Hello, witam w kolejnym odcinku. Kontynuujemy wyprawę po tej dolinie. O, coś lepsze widoczność wreszcie. Mam tutaj pierwszą krwiopijcę. Kurczę, a szczury i krwiopijca. No, niestety walka byłaby trudna, naprawdę. Muszę solo. Z każdym. Bo nie jest to takie proste. Dobra. Skończyło mi się strzały, ale to już raczej nie będzie tak trudno. I tak samo jak wcześniej, jak z wilkami. Do przodu i do przodu cały czas. I to jest chyba najlepszy sposób. Chociaż no, nie znam wszystkich, może macie lepsze. Lol. Spadające szczury. Pierwszy raz takie coś mi się zdarzyło. Nie wiem, o co chodzi. Z trzema nie wygram. Znowu. No i tam coś czuję, że będzie ciężka gra. Zrobić długo mi w nią zajęcie. No cóż. Co za takie lamerską grę, ale no cóż. Jakoś dawno nie grałem i trochę mi słabo idzie. Dobra. Teraz, bo nie wiem skąd się wzięło z takiej ilości, bo raczej tutaj były chyba cztery, o ile się nie mylę, w tej jaskini, a nie skąd spadły co z nieba, więc niczego tu nie znajdę. Na szczęście mam już nowy poziom. Zawsze 10 punktów doświadczenia. Jaskinia będzie mieć lepszy mieczyk chyba. I tam grób Lotara. Spotkamy go w tym. W Korinis, ale może to jakiś inny Lotar. Zardzewiały mieczyk. O, właśnie. Tak jak mówiłem. Mam tutaj grób. Skórzany mieszek mamy. Kask przyda się. Jako mag nie zawsze będzie jej dużo, chociaż o tyle, że nie trzeba będzie wydawać na kupno zbroi i to. A, to były olbrzymie szczury. Czyli one spadły jakoś tam, musiały być. Tam też na górze jest takie miejsce. Ale nieważne. Wychodzimy z kotliny. Idziemy dalej w kierunku miasta. Jeszcze odwiedzimy może parę miejsc, ale. Znaczy na pewno odwiedzimy parę miejsc jeszcze po drodze. Parę, kilka questów będzie. Do wykonania na farmie. Będzie też przygoda z bandytami, którzy już za chwilę. I to będzie chyba pierwsze zadanie tutaj, o, skręcamy w prawo. Do wykonania. Ale nie będzie trudne raczej. Jesteśmy wreszcie na przystawie, wychodzimy, idziemy dalej. Zmienimy broń może, skoro możemy mieć lepszą. Aj, tam znowu coś mi. Nieważne, dobra. Idziemy. Po drodze już jest wilk. Czy młody? Ziołka lecznicze.
gdy nie ma się dużo jeszcze eliksirów, to opłaca się. Gobliny tutaj będą. Zapiszę. Różne rzeczy się zdarzały i... Ale z... jak z krytycznego, to nie będzie problemów. No i na szczęście się udało. Nawet miał złoto. Eliksir, sztylet, kolejny do kolekcji. Toporek. Mogę? Nie mogę. W marzeniach. Tutaj czeka nas rozmowa z bandytą. No, o, warto jest ją dobrze rozegrać. Przybywamy z gór. Przybywam z gór. No właśnie, przybywasz z gór. To źle? Bardzo źle. Bardzo źle. Szukają cię. Jest tu ktoś, z kim musisz natychmiast porozmawiać. Ale ja nie chcę. Komu tak bardzo na mnie zależy? Rozumiem. Nie chcesz o tym gadać, co? To ja. I... Nie, nie idziemy. Z kim powinienem porozmawiać? Z moim szefem. Nazywa się Brago. No więc ja. Skąd no właśnie. Wiedzieć, że to nie jest pułapka? Wiesz, zaczynasz mnie już męczyć. Albo natychmiast ze mną pójdziesz? Spokojnie, przyjacielu. Przyjacielu? Fajnie. Pewien człowiek chciał, żebyśmy odzyskali razem amulet. Kiedy już wykonaliśmy zadanie, pamiętam. On i banda jego koleżków. Wygląda na to, żeś trafił na nieuczciwych ludzi. Byłem skazańcem. No i to się liczy, żeby to powiedzieć. Ej, przychodzisz spoza bariery? My, chłopcy. Byłem kopaczem w starym obozie. Ale teraz najważniejsze jest to. Ktoś wyznaczył za twoją głowę całkiem sporą nagrodę. Na twoim miejscu bardzo bym na siebie uważał. Ale my, chłopcy z kolonii karnej, to jest dobre właśnie. Powinniśmy się trzymać razem. Powinienem ci chyba podziękować. Nie ma za co. Próbuję po prostu utrzymać. Kto wyznaczył? To będzie też fajne. A kto to tak? Hej, Sary, no naprawdę nie mogę ci tego powiedzieć. 10 sztuk. 10 sztuk. O, stary, naprawdę nie mogę. Wykrztuś. Wykrztuś to w koń. No i będziemy mogli później wejść do jego obozu bandytów, tak zwanego. Na niej jest wieża strażnicza, a obok kilka kopalń. Widzisz, to nie było takie trudne. Tylko nie mów je. No właśnie, dasz też. Mi ten portret? Tam. Na twoim miejscu trzymałbym. No, ale my tam pójdziemy, bo to i tak będziemy musieli z tym wykonać questę. Więc wszystko jedno, czy teraz pójdziemy i zabijemy, czy później. No więc zapiszę. Będę ich wywabiał i po kolei z każdym walczył. Teraz uciekamy. Brago za nami nie będzie szedł, o ile nie będziemy z nimi walczyć koło niego, więc musimy na sporą odległość. Idą za mną. Nie idą, kurczę. Ktoś tu jeszcze raz próbuje. A idzie! Jeszcze cię dorwę! No chodź, chodź. Ataki w tył, ataki obrona, ataki obrona, ataki obrona i tak dalej. I spokojnie go pokonamy bez problemu. Nie będzie sprawił żadnego kłopotu. Tam jest też jakiś list od Dextera z rozkazami. On miał przy sobie. Teraz pozostał nam jeszcze ten drugi Brago, cały szef ich.
I możemy się udać do na farmę w kierunku miasta. Mają ci w pierwszych rozdziałach mają ci bandyci mają takie no cóż, jakby to powiedzieć, style walki takie no słabe jakby, charakterystyczne i łatwe. Jak i zresztą z innymi też można bez problemu wygrać. O ile się dobrze wie, kiedy trzeba się bronić, a kiedy atakować. Maczuga tu jest nawet. Dobrze, no to tyle. Raczej już nic nie zabijemy. Później pójdziemy jeszcze do Braga, żeby powiedzieć mu, żeby stąd odszedł, ale szczegóły poznacie w następnym odcinku. Tak myślę, przynajmniej. Tutaj o, mamy wilka. I też bez żadnych problemów go pokonaliśmy. Więc idziemy dalej. Roślinki kolejne zbierzmy. Tutaj mam posąg i nos.